Witam Państwa z wielką serdecznością. Chcę tu Państwu pokazać dzisiaj potrawę, nie byle jaką, nie trudną i bardzo smakowitą. A mianowicie pęcok ze śliwkami. Są to śliwki takie polskie, naprawdę, nie tam jakieś chińskie, nie tego z marketa, tylko z targu polskie, chłopskie śliwki. A jak się gotuje, ale ja to będę jadł, bo to tak smakowicie wygląda i będę Państwu mówił, jak się to robi. Pęcok. Gotuję Wam. Gorczku, tak jak każdą kasę. W zależności ile noc jest, to tyle wsypuję tego pęcoka do gorczka i gotuję Wam. Śliwki też. Daję Wam do gorczka wody trochę. I je rozpasowa do miękkości. One są miękkie, sypujewa do tego, do smaku cukru, słodce. Ta potrawa ma być słodko. Kasę mowa już ugotowano, te śliwki tak trochę rozpaćkowa na taką papkę i dodajewa do tej kasy bełtowa, tak bełtowa. I ja bym to zawsze kasa miękko może to porcjować i jeść. Może to tak nieapetycznie wygląda, ale jest to potrawa bardzo smakowita i dobra. Także polecam Państwu na obiad. Jest to szybko i dobra potrawa i na pewno cała rodzina będzie zadowolona i posmakuje i ta potrawa. Także zachęcam Państwa do gotowania takiej potrawy. Pęcoku ze susonymi śliwkami. Ja już dzisiaj na tym kończę. Dziękuję Państwu za uwagę. I życzę Państwu smacznego udelektowania się pęcokiem ze śliwkami. Dziękuję.